Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i dzisiaj będzie kolejny odcinek z My Summer Car, bodajże czwarty. I dzisiaj zajmiemy się może początkiem montażu silnika. Dzisiaj jesteśmy w domu, jesteśmy najedzeni, napici i w ogóle. No, jest bardzo wcześnie rano. Pstrykniemy sobie światełko, jemy sobie wrota, a zapomniałem wziąć radia. Żeby nam co brzdąkało. O, tutaj niech sobie stoi. Dobra. To jest kolejna ważna rzecz. Mianowicie El Brovaro. Zamknij te drzwi. Dobra. I tak. Tu mamy wszystkie części do silnika i trzeba je będzie teraz pomontować. Tutaj mamy najważniejsze. W sumie wszystko jest ważne. Tu mamy blok silnika. I tak uszczeleczka głowicy. I tak, te światełka sobie przełożę. Tutaj może niech sobie leżą. I gdzie ten klucze? Tam są. Klucze sobie tam tu. A słychać jak buczy. Ten, jak to się zwie, tam w saunie, to do grzania wody, jest tak wał korbowy, o, proszę bardzo, i panelki główne. Już druga paneleczka, to było. I teraz tak. O, idealnie, że wtrafił się. Śrubki, czy klucz. Teraz dokręcamy. Musimy to ładnie wszystko podokręcać, żeby potem nic nam nie odpadło. Dokręć pan tą śrubę. I teraz tak, skoro już mamy przykręcone, no to można chyba montować tłoki. I ciup. A, trafiłem pięknie. Ciup. Ciup. Piston czwarty. Czy od tej strony będę to mógł zamontować? Tak średnio. O, było. Jest pierwszy tłok, czwarty to będzie, ten będzie tu gdzieś. O, tak, pierwszy, czwarty. Teraz drugi. I trzeci. No, o, było. I dokręcamy od spodu. Nie, to już będą inne klucze. To będzie bodajże ósemka. Nie. To szóstka. Nie szóstka, siódemka. Tak, siódemka. I przykręcamy tłoki. Gdzie zespół? Tłok korbowód, tak to się nazywa profesjonalnie.
No nie, Car Mechanic Simulator. No właśnie. Może nagram kiedyś ten najnowszy, ale on jest póki co taki bardzo średni, jak dla mnie. Chyba z 2 godziny pograłem. 15 była lepsza bodajże. Okej. Takim moim skromnym zdaniem. Dobra, czyli tak, mamy przykręcone. Teraz tak, trzeba by zmontować... Co by tu zamontować? Potrzebuję rozrząd. Mamy wałek rozrządu, proszę bardzo. Nie wiem, jak ja to wsadziłem, ale grunt, że wsadziłem. I tak, tu będzie taki mały kluczyk. Mały kluczyk, powiedziałem. No, najmniejszy. Mały rozrząd już jest. To teraz potrzebujemy. Uj, upadło. Tutaj znowu już duży klucz. Idziemy od największego. Ten nie. Ten też nie. Ten też nie. Muszę sobie chyba kupić grzechotki. Może w następnym odcinku właśnie pojedziemy też do miasta drugi raz. Albo nawet pojedziemy zakupić jakieś te. W sensie szambiarkę. Pojedziemy. Coś ten design. No halo. O. Głowice już na miejscu. To chciałem dokręcić. Tylko tu nie pamiętam, co to był za klucz. Chyba 8. Nie. 7. 7. Wkręcimy sobie to, wkręcimy sobie świecę, żeby nie zapomnieć później. Tylko że tutaj nie ma mechanizmu z popychaczami takiego, że trzeba wkładać każdy popychacz osobno. Bo wiadomo, dźwignie zaworowe są, bo tutaj są zawory właśnie, po 2 na cylinder, lotowy, wylotowy. No i do nich tam jest dźwignie zaworowe. Ale że nie ma się tego mechanizmu, że trzeba powyciągać to wszystko. No w sumie teraz tych części byłoby w cholerę i jeszcze więcej. Dobra, to teraz tak, to właśnie dźwignie zaworowe. Oj. I to znowu już będzie inny klucz. Tutaj w środku chcę. Potem je trzeba będzie podregulować, jak już, żeby silnik nie klekotał. Albo zawieźć auto do mechanika, to będzie klekotało samo. O, on to wyreguluje, co ja gadam. Dobra, to teraz może świecę wkręcę. I... Wow, wow! Świeco, gdzieś ty poleciała. No, jakaś tam sobie gra muzyczka. Myślałem, że to nie będzie aż tak latało. Dwójka. Teraz trójka. I do świec jest specjalny klucz, w sumie jak w prawdziwości. I to jest ten klucz. To jest klucz do świec. Trzeba je wkręcić.
pytam, czy tutaj też są kable, ale chyba były jakieś. Jakieś butelki się walają. A propos butelki, trzeba się coś napoić. I podręcznik mechanika. A właśnie, trzeba będzie jeszcze kupić paliwko. Tutaj mamy kanister na benzynę. Tak, tutaj już mamy. Teraz łańcuch rozrządu. I jak to teraz szło? To jest do skrzyni biegów. Na razie chyba nie. O, to potrzebujemy, osłonkę. I on się chyba montuje teraz, o ile dobrze mi się wydaje. Teraz położymy go na głowie. I tu mam miskę olejową. No, może tak być. I tutaj będę miał koło zamachowe jeszcze z tej strony. Nie, dobrze jest. Tu dokręcamy, tylko nie tym kluczem. I dziesiątka może to będzie. Nie dziesiątka. No, co to jest za klucz? O. To jest klucz numer bodajże 7. Tak? Tak. Dlatego nadzieję, że teraz niczego nie szpaprałem. Jakoś tak mi się nie chce. Nie widzi mi się tego odkręcania z powrotem. Okej, okay, tu gdzieś powinna być jeszcze jedna. Namacałem ją przez blachę. I tu w rogu. O tym trzeba pamiętać, żeby wkręcić tą śrubę, którą tutaj jest u góry. Ponieważ no, jak jej nie wkręcimy, no to nie wlejemy oleju potem do silnika. To jest korek spustowy. Od razu go przykręcam. Proszę siódemkę z powrotem. Ale to już nie jest siódemka. Strzelam, że ósemka. Nie. No to strzelam, że najmniejsza. Też nie. No to szóstka. O, telefon. Chcesz odebrać? Pytanie, czy zginiemy teraz? Bo burza była wcześniej. Na wszelki wypadek sobie zapiszę. Piękna muzyczka w menu. Podoba mi się ten kawałek. Taki z Simsów prosto. Tylko taktyczne pytanie. Która będzie godzina teraz? Bo wiem, że przy zapisie... Telefon już milczy. A właśnie, jak tam nasze plany? No, tutaj w Perdziawi, no, w mieście mamy do opróżnienia Szambo i w Loppe, tutaj jest mechanik. No to pojedziemy tam w następnym odcinku. Może zapowiadam, teraz jeszcze tylko sobie włączymy radio z powrotem. Oj! Tamtego nie możemy puszczać, chyba. Nic nie słyszeliście. I to była siódemka? Nie, to nie była siódemka. Nie sprawdziłem szóstki. No, miałem rację. Wkręcamy. Wkręciłem koło pasowe? Czy koło, no ten napinający. No, nakręciłem. I tutaj. I chyba wszystkie śrubki już. Proszę mnie kucnąć. Ta jest przykręcona, ta jest przykręcona. Gra. Radio gra.
Obrócimy sobie silnik, teraz przykręcimy sobie. I nie to, jeszcze nie to. Najpierw musi iść ta blacha. Pyk. Potem nie przykręcimy rozrusznika i będziemy go na korbę odkręcać. Ten. Się odpalać. To jest nie ten klucz. Standardowo zaczniemy od 10. Nie. 11. Też nie. 12. Nie. 13. Też nie. 14. Nie. Największa? Też nie. I 9. Też nie. 8. Coś mnie tam migła. Ale to chyba coś w silniku, no. No, jest. To jest chyba 7. Przykręcimy teraz koło zamachowe. Przydałoby się odchudzić wtedy, by szybciej się kręciło takie koło. Czyli nie tyle się będzie kręcić, tyle co silnik, ale ma mniejszą masę, mniejszą bezwładność chyba. Generalnie jak się je odchudzi trochę, wyważy odpowiednio, no to można zwiększyć trochę moc. To idzie naprzód, to nie? O, tutaj zmontujemy sobie sprzęgło. Oj. Silnik poszedł spać. W sumie stał trochę długo, nie? I tu będzie... O, telefon. Dobra, teraz odbierzemy. O, kolejny tutaj widzicie koło Orlika. Kolejne szambo do opróżnienia. Mamy już 3 szamba. No to na pewno w następnym odcinku będziemy się parać wywozem nieczystości, co tutaj znowu dupnęło. Ten skuterek chyba. O. Tak będzie stał. Może nie będzie hałasował. Dobra. Miałem tu dokręcać śrubki. Bo dzisiaj na pewno chcę go zmontować. A montaż do samochodu zostawię sobie na kiedy indziej. Już wiem, jaki będzie tytuł następnego odcinka. Krwawa zemsta Chamberlaina. Czy jakoś tak. I dobrze. No halo, daj się podnieść silniku. W sumie mógłbym go już spróbować. Te półośki, kurde. Nie wiem, ostatnio mówiłem, że niby je się montuje przed, ale jak próbowałem je zamontować, no to coś nie chciało pyknąć. Wiem tyle, że chyba już będzie można go spróbować powiesić na tym. Tak, tu tutaj jest jeden uchwyt. Czy jeszcze nie? Chyba nie jeszcze. A, silnik mi spadł. Zamontuję to. Ha. Nie wiem. Wiem, no to muszę jeszcze dokręcić. Albo spróbuję już go tutaj. Dam radę go tu montować? Już się nie. Chyba nie. Aj. No to niech stoi w ten sposób. Dokręcimy sobie tam te śrubencje. Kurde.
ciekawie jakie to... O! Chyba trafiłem, tak. Dobra, trafiłem na szczęście. O! Ciężkie brzmienie. Chyba ostatni odcinek tym skończyłem. Mam dziwne wrażenie. Chyba jak przykręcę kolektor wydechowy, to będę mógł go to zmontować. Tak, kolektor wydechowy, gdzieś ty jest. No dokładnie. Kolektor wydechowy. To tu obstawiam, że będzie dycha. Nie, to nie jest dycha. Też nie. O, jest. Trzeba tutaj dokładnie to dokręcać wszystkie te śrubki, bo potem raz nie dokręciłem sobie gaźnika i fajnie wybuchał samochód. Sobie jednak taki gaźnik odpadł i ogień silnika buchnął, Satsuma się jara. No i chyba teraz będę mógł go zamontować tu. To lepiej wypadałoby to chwycić jakoś. Momencik. Tylko nie pamiętam jaki to był klucz. To była 14? Nie. Jakiś spory tyle wie. To trzeba odkręcić. Nie jest odkręcone. Momencik, ja to sobie to pozwolę to sobie podsunąć tam. Czemu się nie chcesz tu przymontować? Jezu, ale rzępole nie. A nie chcę tam teraz podchodzić, bo to mnie zagłuszy. Ech te. No nie wmontuję tego tu. Chcę. Się dało jak kiedyś, dobra, mniejsza. Tak, czyli już mógłbym przykręcić pompę wody w sumie. I pompa wody jest tu. Tylko żeby ją zmontować, potrzebuję tego i tego. No, halo. Podnieś się. I ona idzie tu. No i muzyczka chyba. No, ale ta muzyczka może być. O. To nie. Ten większy trochę. Też nie. O, ten. Oj. Tam. A nie, on jest do wszystkich tutaj śrubował, świetnie. Motry. Nie, najpierw sobie zrobię tak.
zaczynaj, widzę co mam przykręcić. Jakby ktoś się pytał, prawym przyciskiem myszy można coś odmontować. O, tu mi była śrubka niedokręcona. Ta też była niedokręcona. Dobra. Teraz to montujemy na miejsce z powrotem. No halo. O. I przykręcamy pompę wody. Tam na dole trzeba będzie przykręcić koło pasowe, tak jak najpierw to wkręcę. No, dużo kręcenia w tym odcinku. I koło pasowe. Chyba w dostawczaku mamy... Oj. O, to jest znowu większa śruba. 12 strzelę. Strzelę 12, jak to zabrzmiało. Może 11. O, 11. Proszę bardzo. I tak jeszcze muszę tu przykręcić aparacik zapłonowy. O, to jest on. I on idzie w to miejsce tu. Muszę go złapać odpowiednio. Jego się gdzieś przekręcało? Tak, jest taka tu mała śrubencja. Chyba ta. Tak. Dobra. O, Mariatta! Najlepszy utwór w całej tej grze. Co my tu mamy jeszcze? To jest pompa hamulcowa. Tu mamy akumulator, filtr paliwa, skrzynia biegu, wajcha, chłodnica. Tylko że ja potrzebuję... O, to jest cewka zapłonowa. O, jest pompa paliwowa. Pyk. To jest siódemka chyba. Pompa paliwowa. Tu mamy chyba filtry oleju. Jego się prosto, bo jego trzeba po prostu tylko tak nasunąć na to. O. Jest rozrusznik. Rozrusznik. O, tu mamy rozrusznik, starter, ładnie się zwie. Rozrusznik idzie tu. Proszę bardzo, śrubencja. Śrubencja, no nawet nie musiałem zmieniać śrubki, znaczy klucza. I tam jest jeszcze jedna z tego co widzę. Czy jest tu jeszcze jedna? O, nie, to już jest chyba w silniku głęboko. No, jedyny minusik taki tej gry właśnie, że mogę odkręcić sobie coś w silniku niechcący. I... Tak, to już wszystko. Kurde, jak ja to... Chyba to zrobię po prostu poza odcinkiem, bo widzę, że będę się musiał trochę napocić z tym. Tak, to już mamy. Położymy sobie go do góry nogami. I tutaj przykręcimy sobie teraz skrzynię biegów. No, fajnie było, gdybyś mi nie spadał w silniku. Ja tu nagrywam materiał na halo. O, i skrzynka biegów. I ona idzie w ten sposób. Pyk. O, proszę bardzo, skrzynia przekładniowa przykręcona. Tutaj idzie ta wajcha do... O, i to też na tej samej śrubach, świetnie. No to
Końcówka montażu poszła mi w miarę sprawnie, w sumie nawet nie wiem, ile nagrywam. Tego kawałka nie znam. Co on teraz leci w radiu? Chyba wszystkie śruby dokręciłem dokładnie. Teraz tak, wybierak biegów. Ta śruba? Nie. O! Minimalizowałem sobie grę niechcący. Nie wiem, czyście widzieli pulpit. Jak tak, to trudno. Nie będę tego wycinał, bo po co? I ten. Ja chcę. No. Wkręcamy wybierak. No halo, dajcie mi tę śrubkę do wkręcenia. Może z drugiej strony podejść. Okej. No i tu idą półłośki. No, najpierw sobie go zmontuję. Na sucho, że tak powiem, potem na odcinku to zrobię, bo nie chcę sfejlować. I tak fejlowałem parę razy na tych nagraniach. Tak, to już mamy... O, widzicie. Tu jest jeszcze coś do przykręcenia. Jakaś śrubencja taka większa. Potem by mi skrzynia biegów odpadła i co? I byłoby śmiesznie. A, i tu jest jeszcze coś. A, to sprzęgło. Chyba. To nie ten. Najmniejsze, też nie. Ciut większe. O. To jest chyba sprzęgło. Dobra, to mamy kolektor wydechowy, teraz kolektor dolotowy. A, jest tutaj razem z gaźnikiem. No i tego też bardzo dokręcamy uważnie. Nie tak, on ma tutaj dwie śrubki. I tu ma chyba też dwie. Tu jest jedno. O, i tu jest druga. Ja tej chyba jednej nie dokręcałem kiedyś. Albo tej tu? Nie wiem. No, na pewno ma cztery. Raz, dwa. Kręcę tutaj teraz tak tu myszką, żeby zobaczyć, gdzie jakaś śrubka mi się tu inna patoczyła. Dobra. O, tutaj mogę ręcznie gazu dodawać. Ok. Teraz tak, tu mamy filtr powietrza. I tutaj będą większe. Mniejsze? No te śruby wyglądały na większe. No czasami jest tak, że śruba niby wygląda na większą, ale jest w rzeczywistości mniejsza. No. Okej. To mamy. No to zespół napędowy już jest prawie gotów do montażu w silniku. Tylko tak, teraz potrzebujemy jeszcze alternatora. Alternatora powiedziałem. On idzie... Gdzie ty idziesz, panie alternator?
tu idziesz. I do niego są chyba, o, chyba dość spore mutry. To nie ta. No ma, inaczej, jedziemy od dołu. Będzie najprościej. O, do góry mogę przykręcić. I obstawiam, że dolna śrubka będzie też taka. A jednak nie. Teraz tak do wozu, tego dużego, do ciebie, tak. I tutaj powinno być to, czego szukam. A mianowicie, o, ty. Ty w sumie nam trochę skoczyło żarcie i picie, to, to się napijmy. Jeszcze raz się napijemy. O, i se sikniemy. O, po. Co, jaka ulga. Fatyga też nam skoczyła. No w sumie cały dzień siedzimy w garażu. Tu mamy pasek Satsuma, to ładnie brzmi. A zasikamy sobie garaż. Kurde, aż mi się zachciał iść do kibla, tak na serio. I... O, proszę bardzo, pasek jest. Potem to, to się podreguluje za chwilę. Czy można już. Wiadomo, nie może być za bardzo napięte. I śrubokręcik. A teraz po pijaku trafić w śrubkę jest czasami wyczyn. Dobra. Już na mnie odpadnie. No. I można powiedzieć, że silnik został zmontowany. Stały nam tylko cewka tutaj zapłonowa. Tutaj co to jest? Aha, do hamulców, dobra. No nie wiem, ile nagrywam, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Zmontowaliśmy sobie, proszę bardzo, cały silnik. Czy gdzieś coś trzeba jeszcze dokręcić? Nie wiem, wyjdzie w praniu pewnie jak weźmie i wybuchnie. No więc jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tejże oto pięknej gry. Więc cześć wam czołem, hej!